Witam wszystkich serdecznie. Ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć treningowych zachęcam wszystkich Państwa i dzieci do wykonywania ćwiczeń w domu. Dlatego też dzisiaj przygotowałem kilka ćwiczeń, które chciałbym Państwu zademonstrować, żebyście mogli we własnych domowych ogródkach wykonywać pojedyncze ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze będziemy wykonywać w parze. Możemy do ćwiczenia wykorzystać mamę, tatę, rodzeństwo, siostrę, brata. Piłkę kładziemy na podłodze. Ustawiamy się naprzeciwko siebie, w odległości mniej więcej metra od siebie. Będziemy dotykać powiedzianych części ciała, czyli na przykład uszy, nos, pośladki, kolana, pięty, oczy. Na hasło piłka, która osoba pierwsza dotknie piłki, zdobywa punkt. I tak powtarzamy ćwiczenie na przykład 3 bądź 5 razy. I wygrywa osoba, która zdobędzie więcej punktów. Włosy. Pośladki. Włosy. Kolana. Uszy. Oczy. Uszy. Nos. Pośladki. Kolana. Uszy. Piłka. Brawo. Uszy. Pośladki. Nos. Usta. Kolana. Pośladki. Nos. Piłka. Piłka. Brawo. Ćwiczenie drugie jest to prowadzenie piłki slalomem. Na początek zaczynamy od lewej ręki. I wracamy teraz. Prawa ręka. Kolejna modyfikacja jest to prowadzenie piłki ręką również, ale teraz będziemy wykonywać to lewą, prawą ręką na przemian. I wracamy z powrotem. Teraz przejdziemy do ćwiczenia trzeciego. Jest to, można powiedzieć, też modyfikacja, ponieważ to dalej będzie slalom. Tylko, że teraz piłkę kładziemy już na podłodze i zaczynamy od prowadzenia piłki slalomem. Lewa noga. I wracamy. Prawa noga. Ostatnie ćwiczenie to ćwiczenie na czucie piłki i zaczynamy od dotykania piłki podeszwą, lewa, prawa noga. Raz, dwa. Staram się coraz szybciej robić, potem włożyć do tego ręce, żeby cały czas pracowały. Staram się, żeby piłka nie wyszła poza obręb, na przykład kafelki, tak jak ja mam tutaj. I cały czas pracujemy. Druga modyfikacja to są wewnętrzne części stopy i też lewa, prawa noga. Cały czas powolutku, dokładnie staramy się, żeby piłka nie uciekała nam. I trzecia modyfikacja to jest podeszwa wewnętrzna, czyli stopy. Zaczynamy od podeszwy lewą nogą i wewnętrzna prawa. I cały czas powolutku. Hop, 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 hop. Tak. I zmieniamy. Prawa noga, podeszwa, lewa, wewnętrzna część stopy. I powolutku wykonujemy. Dziękuję. Czołem, Rzaczki! Czołem! Akademia Rzaczka to nasza paczka!